Serdecznie. Niestety na ostatnim już spotkaniu finałowym czwartej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego EUD we Wrocławiu. Witam bardzo serdecznie pana doktora Witolda Szumowskiego. Przywitajmy do pana. Pan doktor jest pracownikiem, a konkretnie adiunktem w Katedrze Teorii Organizacji Zarządzania naszej uczelni. I opowiem wam dzisiaj o negocjacjach w biznesie. Ale zanim przejdziemy do części wykładowej, przed wami test wiedzy. Na pewno już nie możecie się doczekać. Długopisy wszyscy mają? Dobrze. Powiem tak, test trwa 10 minut. Tak? Najpierw wyświetla 10 minut maksymalnie. Wyświetlę wam instrukcję do testu i krótko opowiem, bo to jest bardzo ważne. I tutaj mamy tak. Test składa się z 15 pytań. Macie, tak jak wspomniałam, 10 minut na rozwiązanie testu. Na razie bez pytań. Za prawidłową odpowiedź 2 punkty, brak odpowiedzi 0, więc lepiej się wstrzymać niż dać błędną odpowiedź. Natomiast za błędną odpowiedź bądź dwie skreślone odpowiedzi, to jest traktowane jako błąd, minus 1 punkt, tak? Także pamiętajmy, maksymalnie można uzyskać 30 punktów. Oczywiście tutaj są przygotowane dla was wspaniałe nagrody. Tak, są 3 główne i aż, uwaga, 6 dodatkowych nagród. Co to jest? Dodatkowe, ile można minusie zdobyć? Nie pytamy, ile można na minusie, pytamy, ile można wyciągnąć na plusie. Tak, maksymalnie 30 punktów. Uwaga, jeszcze raz powiem, 2 punkty, 0, także pamiętajmy, lepiej się wstrzymać, minus 1 punkt, jeszcze nie. Zakreślamy kółeczkiem, tak, pytania, w kółeczko. Nie skreślamy, tylko w kółeczko zakreślamy prawidłową odpowiedź. Słuch. A jak ktoś się pomyli? Jak ktoś się pomyli, napisze dobrze, źle, że wcześniej było dobrze, minus 1 punkt. Czy wszyscy mają testy? Tak. Czas start, podpisać się drukowanymi literami. Czas start. Włączam zegar. Dajemy testy. Czas minął.
Thank you.